Mija rok, odkąd w Lesznie działa Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Dom, Nasz Świat. I właśnie ta okazja stała się powodem do zorganizowania drzwi otwartych stowarzyszenia. Odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury. Realizowaliśmy kilka projektów, także autorozwojowych, ale projektów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, głównie dorosłych. Były to projekty aktywizacyjne społecznie. Chodzi o to, że były to warsztaty plastyczne, muzyczne, dramy, także aktywizacja społeczna w tym sensie, żeby zagospodarować przestrzeń publiczną, a żeby umożliwić osobom z niepełnosprawnością normalne funkcjonowanie, tak jak funkcjonują osoby zdrowe. Drzwi otwarte zorganizowano nie tylko z myślą o podopiecznych stowarzyszenia. Chcieliśmy wyjść szerzej i pokazać po pierwsze coś, co robimy dla naszych podopiecznych, ale po drugie umożliwić naszym podopiecznym współpracę z innymi, integrację. I mamy tutaj właśnie kolorowe balony, które się skręca, mamy wielką grę planszową, poczęstunek także, wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy. Wszystko to, co daje radość małym dzieciom. Po roku działalności widzimy, że zagospodarowaliśmy pewną niszę. Dajemy coś, czego nie było, mówił Wojciech Otto. Miał na myśli spektakl, który w listopadzie wystawiony zostanie w Teatrze Miejskim. Wystąpią w nim osoby niepełnosprawne. Coś wielkiego. Zapraszam już teraz. Mamy tylko ograniczoną ilość wejściówek, ale będziemy się starać, ażeby tych spektakli było więcej. Na razie tylko premiera. Spektakl Wilk, Syty, Owca Cała wystawiony zostanie 15 listopada.